Szczęść Boże, witam wszystkich. Rozmawiam z Panią Agatą z Wolina. Poprosiła mnie o sakrament dla swojego taty. O kolejny odcinek serii Ku Zdrowiu. Pozdrawiam, szczęść Boże, Pani Agato. Szczęść Boże. Mam pytanie, jak to się stało, że, że zadzwoniła Pani do, do kapelana? poprosiła o, o sakrament. Jak to w ogóle z tym przeżywaniem wiary? Jak to się stało, że, że takie, takie motywy przyświeciły pani odnośnie, odnośnie tego sakramentu? Taki pomysł, żeby księdza poprosić. Tata y 16 listopada trafił tu na chirurgię, na operację wycięcia żołądka. No i nagle wszystko było dobrze. Tata odliczał y dni już do wyjścia do szpitala y na święta. Do domu, i nagle przyszedł telefon 16 grudnia. Najpierw udało mi się jeszcze z tatą skontaktować, był już pod tlenem. To udało mu się jeszcze ściągnąć maskę i powiedzieć, że ma zapalenie płuc i jest pod tlenem. Ale już za dwie albo trzy godziny dostaliśmy telefon, że, że tata idzie na Ojo, że jest stan krytyczny. Wtedy to był ten moment, kiedy pani zadzwoniła, wykręciła numer telefonu? To znaczy, y, wtedy jeszcze od razu nie, ale akurat y, siostrzenica próbowała y, załatwić y, jakiś transport, bo mieliśmy bardzo duży problem. Druga siostrzenica, która mogła jechać, była z dzieciątkiem w szpitalu y, na zapalenie płuc. Yy, drugiej siostrzenicy mąż, który mógł jechać, to nie mógł jechać, bo brał zaszczeki, był leżący na kręgosłup. No ale udało się jakoś załatwić, że w szwagier na, nas miał wieść, ale to jeszcze musieliśmy na niego poczekać, aż skądś wróci. No i w tym czasie jeszcze udało mi się wykonać telefon do przyjaciela naszego domu, do księdza Marcina, przyjechał do, do naszej miejscowości. Odprawił jeszcze mszę świętą, zanim, zanim po nas przyjechano, aby jechać na Szczecin. I od razu, zaraz po mszy ruszyliśmy na Szczecin. Nie miałam numeru właśnie do księdza kapelana, ale zaczęto pomagać mi szukać w internecie. I, i zaraz po chwili dostałam właśnie numer, już w drodze jak byłam do Szczecina, bo wiedziałam, że, że nic innego nie mogę tacie podarować w tym momencie. Jedynie właśnie ta msza święta, Eucharystia. No, i, i wiedziałam, że to, co najlepszego mogę mu na ten czas dać. Wiedziałam, że, że nie może tak odejść. W tym momencie chciałem jeszcze powiedzieć, że, że, że udział, udało się sakrament udzielić y, tacie, i tata to y, przyjął na, na Ojomie i za y, 16 grudnia, a. Za kilka dni tata się przebudził. Po kilku dniach w Wigilię zaczął się proces wybudzania taty. Przez jeszcze był nieświadomy, już potem udało się, że w drugi dzień świąt Wielko Bożego Narodzenia tata był już świadomy, udało się, że mógł w pełni świadomie przyjąć sakrament Eucharystii. I to, jakby był taki dany czas mu nakarmienia swojej duszy, bo ciało ma wycieńczone na ten czas. Znajdujemy się blisko kaplicy, i przyjechała Pani, aby, aby przed Panem Jezusem się modlić i, i jakby tej medytować i oddawać ten czas Panu Bogu. I no, właśnie taka, ta, ta, taka intencja, intencja. i i wiele dużo się dzieje i w sercu i w umyśle pani prawda tak cały czas jest taki mętny bo różne informacje są od lekarzy i z chirurgii i tutaj z Ojomu i ten stan już y czasami był już taki bardzo no, że Tata już wychodził obiecujący, a tutaj nie? obiecujący hmm. tak a tu znowu po dwóch trzech dniach znowu śpiączka respirator Wczoraj ponownie próbowano datę wybudzić, no i było bardzo ciężko. Nie udało się. Ponownie datę wprowadzono w śpiączkę. No i teraz czekamy, w Bogu jest nadzieja. I wciąż co walczymy. będzie dalej? I, I walczymy. Tak, I tata walczy wspieramy i tutaj. modlitwą. Już nawet nie wiem ile przyjaciół zanosi tych modlitw i przyjaciół Domu Kapłanów, ile mszy nawet odprawiło. Jestem bardzo wdzięczna za każdą, za każdą modlitwę i błogosławię każdemu. Nie ma dnia, żebym nie błogosławiła tacie, tutaj lekarzom, pielęgniarkom, tym, którzy się modlą, którzy wspierają modlitwą. Tak, też, no, i trud, trudzą się tak rzeczywiście, tak i po ludzku, i, po, i tak od strony duchowej. Niech Pan Bóg błogosławi i dużo, dużo siły życzę, i dla rodziny, i dla, dla wszystkich, którzy słuchają tych słów. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.